Kiedy jesteś właścicielem psa, znajdziesz wiele wymówek, aby po nim nie sprzątać. Kampania mówiąca o brudnych butach? Mój pies nie robi kupy na chodniku. To mnie nie dotyczy. Parki przypominają pola minowe. Moje sprzątanie nic nie zmieni. Przecież wszyscy chodzą z psami do parku. Dopóki coś nie dotyczy nas bezpośrednio, zawsze znajdziemy wymówkę na to, aby tego nie robić. Kontrowersja, żart, nagroda w zamian. To zwraca naszą uwagę, ale poważny problem jest w dalszym ciągu lekceważony. Psia kupa to nie jest tylko kwestia komfortu czystych butów, estetyki miasta czy wstydu. Prawda jest taka, że każda pozostawiona w miejscu publicznym kupa jest realnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego. Psie odchody zawierają larwy tasiemca, bakterie salmonelli oraz drobne ustroje powodujące toksokarozę lub bąblowicę. Co roku do warszawskich szpitali trafia 100 dzieci zakażonych po kontakcie z psimi kupami, z czego część w stanie ciężkim. Dziecku stała się krzywda. Każdy mógł być sprawcą. Dlatego poszukujemy właściciela psa. We wszystkich mediach pojawiają się zdjęcia z monitoringu. Pies załatwia się na trawie. W rogu widać tylko smycz i wyciągniętą rękę. To mógł być każdy. Właściciel psa poszukiwany. 7-letnia Kasia w stanie ciężkim trafiła do szpitala na Mokotowie. Może stracić wzrok. Do zakażenia doszło wskutek kontaktu z odchodami psa widocznego na zdjęciu. Szukamy sprawcy na portalach społecznościowych, w gazetach, telewizji i radiu. Wykorzystujemy lokalne media, gdzie komunikację tworzymy kontekstowo. Rozwieszamy plakaty o treści zależnej od dzielnicy. Treść banerów w internecie bazuje na geolokalizacji. Dodatkowo tworzymy mikrosajt, który rzetelnie informuje o kolejnych zachorowaniach spowodowanych kontaktem z psimi odchodami. Co chcemy tym osiągnąć? Bohaterem tej kampanii jest każdy właściciel psa. Angażujemy społeczeństwo w poszukiwanie osoby ze zdjęcia. Sytuacja też nie jest jednorazowa. Codziennie zagrożone jest ludzkie życie. Nasza kampania pozwala na dotarcie szerzej niż tylko do warszawiaków. Edukujemy cały kraj, bo wszystkich dotyczy ten problem. Nieważne, gdzie mieszkasz, kupa twojego psa zagraża wszystkim.